Jesteśmy dzisiaj w Pławnej w ramach projektu Wiosna dookoła Wrocławia. Mamy przyjemność gościć u pana Dariusza Mielińskiego, znanego artysty, i poopowiadamy troszkę na temat przede wszystkim początkowo arki, którą widzimy za sobą, a w późniejszym czasie przeniesiemy się w różne miejsce. No, oczywiście, zapraszam. Powiemy coś na temat arki? Skąd wziął się pomysł? Czy jest pan twórcą? Tak, oczywiście. Tutaj, kurczę, trzeba byłoby ze dwa wina i żeby po prostu, żeby było to prawdziwie, ale spróbuję tak oszukać trochę. To po prostu natchnęło mnie, ale przez to, że to jest dziwo, nie? Że to jest dziwo. Góra tutaj taka, którą sobie kupiłem kiedyś, tak mi się do niczego przestała przydawać, nie? Do domów. Miałem taki projekt, żeby dom jakiś zbudować, coś. Ale ta skarpa tak po prostu mi ładnie tutaj się jakoś zwizualizowało to i zobaczyłem, że myślę sobie tu jakąś łajbę, arkę, coś, i żeby wychodziła tak z tej ziemi, nie? Żeby fragment tylko jej był, nie? Jak spalona, jak jakaś taka zgnita. I ja jako archeolog, czy jakby grupa archeologów, czy jakiś na przykład, nie wiem, my takich na górze Ararat tam ekspedycje odgrzebują ją i coś takiego. Później oczywiście to się wszystko zmieniło. Pazerność moja po prostu i wiara w to, że jestem w stanie to zrobić, zaczynała być większa i po prostu nagle tak 40 metrów ona sobie wysmyknęła, nie? Aczkolwiek z arki jestem zachwycony, bo po prostu skupiłem tam wszelkie ze śmietnisk, z jakichś giełd, jakichś wykopalisk, jakieś porzucone krzyżyki, krucyfiksy, Jezusiki, cuda, z niebywałym wymodleniem, nie? Obrazy, obrazeczki, jakieś kurcze, no cuda, cudeńka, dzieła sztuki sakralnej, ale takie po prostu pamiątki, takie babuszki, która gdzieś coś miała i nie wiadomo, co z tym zrobić, nie? No trudno, trochę mi głos zabrało, jak tutaj jestem. Robię to wrażenie. To jest, nie wiem, dla wrażliwych ludzi, ja nie wiem, jak ignoranci mogą nie czuć przyjemności tutaj oglądania jakichś przydrożnych kapliczek, jakichś, powiedzmy, nie wiem, dzieł sztuki sakralnych. To są takie tajemne, takie dziwa, człowiek się czuje archeologiem, jakimś, nie wiem, odkrywcą, nie? Jak wyglądają relikwiarze na przykład. To jest tak wszystko cudne, że niepojęte. Mam tutaj bardzo stare i bardzo piękne krucyfiksy, Jezusiki, jakieś scenki robione, relikwiarze też, które sami robiliśmy. Jest tak samo Arka Przymierza, nie? Że po prostu wedle opisów biblijnych, bo przecież nie można sobie z papieru z czegoś wyciąć, spisać i tak dalej. Tutaj lewitujący Józef z Kopertyną. Tutaj są różne takie sytuacje, jakieś takie niesamowite. Ja to zbierałem intensywnie, rok czasu. Budowałem tą markę też tak 4 miesiące, ale razem z tymi wykończeniami tak około roku jakby to wszystko. I widzę, że to jakby tego, że to gada, nie? Że to gada. Ciężko jest skupić się na jednej rzeczy. No tu są piękne na przykład kapelusze, które tu wynalazłem na jakichś zatupiach, kurczę, czy porzucone. Włożyłem te kapelusze z kilku jakichś różnych. Mam tutaj wianki jakieś takie ceremoniały, ślubne, ofiarowane tam w taki relikwiarz, nie? Ze Śląska, który mi ktoś tam przywiózł. Część rzeczy sami zrobiliśmy. Ten obraz na przykład mnie zachwycił w reprodukcji na przykład jakiś renesansowy. I wiadomo, że nie mogę mieć takiego obrazu, bo on jest jakiś tam kościelny, święty, jakiś tam czyjś i drogi bardzo. No to sobie namalowałem, nie? Tak samo sobie tutaj Madonnę namalowałem na sztachetach, na jakichś tam deskach, nie? Także po prostu czego się nie da ukraść, to się trzeba zrobić. Trzeba sobie zrobić. No i jest dużo tutaj fajnych właśnie takich. Gdzie jesteśmy w tym momencie? Co możemy zobaczyć? Czy możemy się w tym miejscu pochwalić? Nazwałem sobie to Muzeum Przesiedleńców. Kiedyś na początku nawet i wypędzonych, bo taka prawda jest, bo ten dom należy do Niemców. Później w kolei tam po wojnie
Polacy się osiedlili, ale tak naprawdę to tutaj większość przedmiotów jest niemieckich, nie? Nawet Polacy, jak tu się jakby przeprowadzili, to też korzystali z tych jakby cudów techniki, bo dla nich to z Białorusi, jak ludzie tu przyjechali z Kresów, to po prostu to było zadziwienie, nie? Że pompa i że to wszystko do domu prosto działa i tak dalej. Także nazwałem sobie to Muzeum Przesiedleńców. Wypędzonych nie, bo ludzi drażnie tym, nie? Ludzie zaraz myślą, że ja tutaj że z Edytą Steinbach kombinuję coś i szanuję tutaj za bardzo tą pamięć niemiecką. Guzik, prawda, jest po prostu ludek Niemiec i jest Polak, nie? Już pomijam, że ludzie tutaj mieszkający w Szmont-Zajfen, w tej Pławnej, przed wojną, to po prostu byli ludzie bardzo bogobojni, oni bardzo pracowici, to nie byli szakale, jakiś Hitler, jakieś rozhitleryzowani, tylko po prostu potracili tu tak samo swoje dzieci, swoich bliskich, nie, i tego. Także wojna przypieprzyła wszystkim dookoła, a domek tu stoi dalej. I tutaj staram się po prostu tą historię, ten ślad jakoś utrwalić i pokazać. Widzimy, są zbierane przez pana, tak? Tak, zbierane, koszone, jak to by nazwał. Ja po prostu jestem takim i archeologiem, i poszukiwaczem skarbów, także po prostu sam kopiąc nieraz wyharatałem jakiś pancerfaust. Zgnity oczywiście, tam to nie, nawet się nie da z tego wrogów, kurczę, odstrzelić, ale po prostu takie różne, ale jest to piękne, bo ma swoją formę fajną i tak dalej, także i strychy buszuje po ludziach i wydzieram im normalnie dla nich śmieci, a dla mnie skarby, nie? Także ja zawsze tak sobie traktuję i książki, i jakieś cuda, nie? Tego jest masę i fajnie, bo też znam historię i właścicieli, nie? Także to też jest ważne. Tu nawet w tym domu, który był bardzo zaniedbany, nikt tego domu nie chciał, to po prostu to też wynalazłem na przykład fotografię taką, która sobie tam jest na ścianie. I Niemców, którzy stoją przed tym domem, nie? To było szkiełko jako negatyw i Kodak mi po prostu pstryknął fotkę. Także po prostu szperam, gdzie popadnie, jakiś dom się wali, to zawsze tam wlezę. Raz za zgodą gospodarzy, a raz nie. Najwyżej mnie tam, że kiedyś zliczują, powierzą mnie na za nogę. Nie, ale fajnie bym dyndał, kurczę, i bym jeszcze współczuł się, jak czynił. Teraz jesteśmy w kuchni, ale wspominał pan przed chwilką, że w kuchni nie wiadomo śląskiej czy jakiej, tak? No, oczywiście. Nie, trudno tutaj. Meble jakby i te rekwizyty, przedmioty są niemieckie. Tu nic nie ma wyprodukowanego w Polsce. Ludzie z Kresów, czy tam powiedzmy z miejsc, gdzie moja rodzina przyjechała, z tobołkami jechali tam. Kargulowe plemię, bo to krowę jeszcze mieli, to coś tam. Ale tak ogólnie to z czemadanami, nie? Tutaj w łapach. I za dużo takich, no nikt by tu ze stołem czy krzesłem nie zasuwał, bo raczej to niedorzeczne. Po Niemcach tego dużo zostało. I teraz tak właśnie mówię, że i Polacy, ale był też taki moment, że przez 3 lata tu mi Niemcy i Polacy mówili, starsi ludzie, że mieszkali razem, nie? Że autochtoni, ludzie, którzy nawet nie zdążyli jeszcze wyjechać do Niemiec, coś tam, oni mieszkali tutaj i gotowali swoje takie jakieś tam dziwa, a Polacy też jakiś bes, czarny bes maczany w cieście takim naleśnikowym, jakieś zupy, jakieś takie cienkie. W każdym razie rzeczy są jakby niby niemieckie, niby takie poniemieckie, ale błąka się duch i Śląsko taki polski, także po prostu sama moja obecność tutaj to jakby no, przemawia za tym, że to jest bardziej śląska kuchnia. Ja jestem malarzem śląskich legend, kurde, i trudno, żeby tego. Także, no i jedyna tutaj ciekawostka, że są pięknie zasuwane okienice, że tutaj musiał być coś w rodzaju też kuchni, ale też takiego warsztatu, że szewca, nie, bo to jest dom szewców. I po prostu oni tu sobie dziubali gdzieś tam jakieś buty, nawet sprzedawali chyba buty. Dom jest tak, tutaj to miejsce jest bardzo zabezpieczone, żeby się nikt nie włamał może. No i tak tego. No ale w każdym razie tu staram się tak trochę na nosa, na intuicyjnie odtwarzać i to. I odtwarza pan to wszystko tak, że wszystko jest tak, piec, wszystko, oczywiście wszystko mógłbym tu zamieszkać, mógłbym tutaj po prostu, zresztą lubię to miejsce i nawet się zastanawiałem długo przez co, bo jak tylko ten dom zobaczyłem,
i już słyszałem, że już ktoś zadatkował i że ten dom jest nie do kupienia, to było mi bardzo smutno i później jak odzyskałem tą historię, bo ludzie jednak zrezygnowali, dom był zapuszczony strasznie, bardzo długo, najdłużej, tu rok czasu ten dom robiłem, żeby spiąć go do kupy, żeby tutaj wieńce stalowe, wszystko, żeby to pozór był piękny i stary, ale żeby to się nie wywróciło, nie? Jesteśmy teraz w Zamku Legend Śląskich. Tak, tak jest, tak jest. Zameczek i powiedzmy, są legendy w tym zamku, jest 10 legend, takich scen. I po prostu, gdzie dzieci sobie animują i tu są warsztaty, nie? Domeczki takie, w którym tam sobie linoryt odbijają dzieci. Tutaj kurczę mogą zobaczyć, poniuchać jak stal rozdrażona u kowala, jak tutaj się dzieje. Tam kozioł rozrabia, a tutaj po prostu tego, tu jest ceramika, nie? Tam można jeszcze kamień ciąć, bo też mamy maszynę do cięcia kamienia, agaty, które znalezione gdzieś w polu, też przecinamy nieraz, jak ktoś bardzo chce zobaczyć. Robimy też tutaj taki rodzaj warsztatów teatralnych, bo z teatru ulicznego jesteśmy jakby, także nieraz jak potrzeba, to pokazujemy dzieciom, jak w maskach się tego. Także taki świat bajek i jakby teatru, i dziwów, legend. Każda scena jest jakaś tam spadła, góra i surek zwierzy i miłość zakończyła się takim właśnie dramatem, nie? I to tak, te wszystkie legendy tutaj, jak Świetna Jadwiga pomagała tutaj biednym i tak dalej, także wszyscy przychodzą i te figury mogą poruszać, nie? Paralityczne sposób. Bardzo się często to psuje, bo to są tylko linki i tak dalej, jest milion, ale po prostu jest pozór takiego ruchu, takiego czegoś fajnego. Tu sobie takie legendy można chyba najprzyjemniej jakby przedstawić.